Jak wynika z najnowszego rankingu najniebezpieczniejszych zawodów świata, na pierwszym miejscu z dużą przewagą nad rywalami plasuje się zawód listonosza. Doręczyciel listów, rent i emerytur daleko z tyłu zostawił takie profesje jak kucharka, sprzątaczka czy wizażystka. No wie pan, po ostatniej waloryzacji rent i emerytur zawód listonosza zrobi się szczególnie niebezpieczny. Cały czas muszę uciekać, bo to jakieś psy przeganiają albo coś tam, a ostatnio, panie, to miałem taką akcję, że z ledwością z życiem uszedłem. Dzień dobry, poczta! Chodź, rzucaj! Chodź! Chodź! Wracaj! Wracaj, tu! To ma być renta! To ma być renta! Ja ci... Mi to więcej nie przychodzi, ty... Do domu! Bogdan! Co ty cały dzień czytasz? Boże, telewizor się zepsuł! Irena, proszę cię, weź ci się puknij w głowę. Proszę cię, puknij się w głowę. O! Pierwszy raz w życiu zrobiłaś coś, o co cię poprosiłem. Ktoś do drzwi puka. A kogo to cholera niesie? Może to dzięcioły zalęgły się pod okapem? Irena, proszę cię, daj dożyć starości, nie gadaj takich głupot. Dzień dobry. Dzień polecam dobry. Mnie do pana Bogdana. Dobry? Do Bogdana no. Ja jestem Bogdan. Jak to się rozniosło, że Bogdan czytać potrafi? No właśnie, pewnie. Chcą mnie wziąć do wojska. No nie, no to państwo zdycha w oczach. Do rezerwy. O! Do rezerwy. Jeszcze lepiej. Panie listonoszu, ja nie wiem, jaka to wojna się szykuje, ale z Bogdanem to my jej nie wygramy. No w karty. Ale panie listonoszu, ja nie mogę iść do wojska. Ale dlaczego? Jak on wejść do wojska z takim platfusem? Panie listonoszu! A do czego ja tam im będę potrzebny? Nie! Wyciory do lupy się skończyły! Pewnie ta. Irena, przestań kłapać... Fajnie jest! Przestań kłapać tym dziobem, bo cię gołymi rękami zastrzelę tu! Co? Zastrzelę cię gołymi rękami, ci wyjadę z banana, to ci się odechce. Tak? A ja no. Pójdę do kuchni pomóc. A spróbuj tylko, ty nędzio. A spróbuj! A spróbuj! A zobaczysz, że spróbuję! Spokój! Spokój, cisza! Odezwała się Gnida z OMZ-a! Panie! Jak ja mam iść do wojska, jak ja 30 lat mam wojnę z tym hitlerowcem? Nie wiem. Nie, panie Bogdanie, pan tu podpisze. Pana, ja tu nic nie podpiszę, tylko jak pan mi dał kopertę, tak, to ja panu w tą kopertę coś włożę przyjemnego i wie pan co, jakby co, to pod tym adresem nikt nie mieszka, tak jest? Tak jest! No, oczywiście! No, on maszerował! On maszerował! No. Jeszcze ja to bym się nawet chyba do tego wojska nadawał. Tak jest! Pewnie, ty wiesz co, a propos. No. Obudź mnie jutro rano. Tak. Tylko nie szuraj. Nie szuraniem, proszę się, kapci, nie szuraniem. Tylko obudź mnie tak normalnie rano o 6, jak człowieka, tak? A o 6, a czemu tak wcześnie? Mam wartę pod monopolem. Synek! No? Znalazłeś w końcu pilot do telewizora? Nie znalazłem. Jak można było w domu pilot zgubić? No może nie ja zgubiłem. Tak, ja zgubiłem pilota, tak. Jak ja bym zgubił, to bym wiedział. Jak to się włączało? Stand by. Power. Menu. Wol minus, wol plus. Co urce się włącza, ty power. Powerem się ściemnia, ty. Dawaj, już grają, dawaj. Polska biało-czerwona.
Jaka to... Polska, jaka Polska? No to co, mam Rumunom kibicować? No co ty robisz? Kibicuję. To ciszej. Zaraz cały blok będzie wiedział, że mecz oglądamy. Ty, ale karny no to karny, no albo strzeli, albo nie strzeli, co się podniecać. No patrz, jak on spokojnie, jak se chucha, zobacz, jak se chucha, zobacz, o, chuch robi, o, zobacz, o, chuch. Dawaj, piątek. No z tego zwykły mecz, czy ta bramka to zmieni w twoim życiu? Nie zmieni. Bez emocji, dobie, zimna krew. O, oh, ma de mansi flore, o, oh, ma de, o, oh, ma de, o, oh, ma. Można? Bez emocji? Polska! 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 Cicho, już sąsiedzi podłapali. Widzisz? Ale ładnie strzelił. Ładnie. Się rozegrał piątunia, co? Pam, pam, pam. Tak jest. Co to było? Dzwonek do drzwi. O, ojcze. Ty normalny jesteś? Co ty robisz? Zostaw to, co ty robisz? Szybko, chowaj się. Za krzesło, co? Za krzesło. Zamawiałeś coś? Pizzę? Sushi? Kebab? Nie. Znaleźli mnie, zabiją mnie! Ale kto cię znalazł? Komornik? Mafia? Gorzej! Listonosz! No i co, boisz się, że ci przyniesie gazetkę z Lidla? Kefir po złoty 50. Ty się śmiejesz, a ja od wielu lat nie płacę abonamentu RTV. Przecież nikt normalny nie płaci. Ale teraz zmienił się rząd i wymyślili, że zwykły, normalny listonosz może ci wejść do domu i sprawdzić, czy masz telewizor. Rozumiesz? Oni podobno są gorsi niż hitlerowcy. No. Niż kto? Hitlerowcy. A to nie znam. Pieprzone gimnazjum. Syna mi zniszczyli. Dobrze, że ta 8-letnia podstawówka wróciła. Może w końcu nauczył gówniarzy, że Lenin to nie ten kolej z Beatlesów. Z czego? No, nie, no błagam cię, Beatlesi, taki zespół. Ale ojciec, to są twoje zespoły z młodości. Beatlesi, hitlerowcy. Ale Beatlesi? No nie kojarzę. Jeszcze tej... O nie. Oj, mań ciabo, sim się fajo, e? Nie, tatuś, nie śpiewaj, proszę. Erni dywizy debe, kiedy wajdore. Tatuś, nie śpiewaj, obiecuję, będę sprzątał w pokoju. Dili, inwerś ty dej. Wa, si, we tu go, wa to no. Si wyrdynce. Ojciec, bo ja się zamknę do okienka życia. Aj, sret. Something wrong. Hej, no! A jeszcze jeden! Hej, 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 hej! Yesterday! Co to było? Co to było? Takie stare Despacito. Co to było, się pyta? Despacito, siebe debe debe lejko bito, siebe... bo zaraz popuści, będzie Despacito! Nowiuszki parkiet cyklinowałem. Na czarno. Się błyszczy. No. Co? Co? Słyszysz? Nie. Oto teraz to usłyszałeś, to? Nie. Cisza. No to słyszę ciszę. To co mówisz, że nie słyszysz, jak ja cię pytam, czy ty słyszysz, a ty mi mówisz, że nie słyszysz? No bo ciszę nie słychać. A ty słyszysz. No to cisza. Po co się chować? Włączamy. O. Na ziemię szybko! Au, ała! Nisko głowa, nisko głowa. Ała. Jak ma snajperkę i ciebie zastrzeli? Synku, ja cię tak kocham. Syneczko, ja cię nie mogę stracić. Synku, ja bym się nie proszę, ja rozumiem. Synku! Synku! Ja mam na ciebie 500+! Słuchaj, żyj! Słuchaj, żyj! O. Byle jak, ale żyj! Synek,
Ja ci nie mówiłem, ale kupiłem wiertarkę udarową na raty. Ty jeszcze 2 miesiące musisz żyć. Jesteś nienormalny. Leżymy na krzesłach, bo ktoś stoi przy drzwiach. Nie ktoś? Tylko listonosz! A może to Jehowi? Jehowi. Jehowi! Jehowi! W sobotę! Ze snajperką! Czy słyszysz? A dlaczego nie? Ty w ogóle nic nie wiesz o Jehowie. Przecież Jehowi w soboty mają szałas. Rozumiesz? To jest szabat i nie Jehowi, tylko Żydzi. Czego? Szabat. Szabat, ty. Szabat, ty. Był kiedyś taki zespół Black Szabat, ale co ty możesz o tym wiedzieć? Ja jutro idę do gimnazjum i ja składam na ciebie reklamację. Co to? Telefon. Jak mogę w domu telefonu nie wyciszyć? No bo w domu jestem. Coś co? Patrz, teraz masz 2. Promocja. Promocja w Black Friday. Coś ty zrobił? Poczta! No i co? Ała. Co? Jehowy? Czy Jehowy? Jehowy? A może Jehowy listonosz? Panie Kowalski, wiem, że pan tam jest. Już! Właśnie wychodzę spod prysznica. No i pięknie twoje Desperacito nas sprzedało. Jejku, weź mu, otwórz i zapłać. Żywce my nie wezmą. Musimy działać jak pod Waterloo. To znam. Słuchaj, ja idę lewo. Waterloo. Shubi to be do Waterloo. O, Waterloo. Mamma mia. Here I come again. Mama. Siaka de kereściu. Mamma mia, what you want to know? Why, Shaka Machanesio, Heza Girostinare, Heza Giva e Givare, Wawa, Via e Volecce Vo, Shaka. Ty, matka włosy ścięła? A ty wiesz przynajmniej, kto to śpiewa? Waterloo? Cleo? Abba! Abba. Kojarzysz Abbę? Kojarzę. No, chociaż ty. Abba, ojcze, smutną ma twarz. No, panie Kowalski! Już, podcieram się ręcznikiem! Dobra, synek, wdrażamy plan B. Jakie B? Chowamy telewizor. Ojciec, przecież nie będziesz teraz odkręcał telewizor. Jak to nie? Zobacz, jestem przygotowany. Wiedziałem, że te skurczysyny kiedyś przyjdą. Ojciec, weź mu, otwórz i zapłać. No ile tego będzie? 2-3 stówy? 12 000. Masz drugi śrubokręt? Trzymaj. 12 000? Oj, kręć! Albo już nigdy nie zobaczysz swoich pieniędzy z komunii. W którą stronę kręcisz ty, tempaku? W którą stronę? No w lewo. Cholera, ja przykręcałem. Tempaku. Chyba po ojcu. Idź mnie stąd! Leć do szafy. W szafie jest stół. Przynieś go. Dawaj, młody, nie ma czasu. No panie Kowalski. Już, zakładam stani. Co kurwa? Ojciec, ale tu nie ma blatu. Dzieciaku. Voilà. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to nie my. Ojciec, ty to masz łeb. No bo tatuś do gimnazjum nie chodził. No i teraz na pewno go nie znajdziesz, synek, pełen kamuflaż. No. Dobra, synek, dobrze jestem? Dobrze. Siadaj, a ja idę. Tak jest. Jedziemy z frajerem. Jedziemy. Pum, 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 pum. Tak jest! Tak jest! Walić abonament! Tak jest! Walić Krajową Radę Radiofonii i tej! Aś pojechał, kurwa.
I paktofoniki! Tak jest! Tak jest! Walić ci! Walić gamoni! Tak jest! Walić walenie! Nie, ich nie! To ich nie! Dobra, idę. Dobra. Ty. Co? A ty tak będziesz siedział? Tak jest. Ty, ale siądź normalnie, jak się siedzi. No, rzucasz na nas podejrzenie. No, siądź normalnie. No, jak się normalnie po prostu. No, normalnie. No tak będziesz siedział, czarny pawianie? No jak no? To przecież od razu listonosz wejdzie i zorientuje się, że w stole jest telewizor. No jak? Ty daj luz. Daj luz. Jaki ty jesteś kwadratowy. To co? Po prostu zarzuć nogi na stół. Tylko uważaj na ekran. O, i to jest fajne. To mnie przekonuje. O nie. To mnie przekonuje. O nie. Ja bym w ogóle tutaj przerwał program i włączył reklamy, byście wrócili tak po nich. Pierwszy raz w życiu sportu uprawia. A, tak się sąsiadom podoba. A, nie dam rady, tak. Lekkie jest. To zaraz będzie test na sito. Trzy. Żebyś pilota nie znalazł. Dobra, ściągaj. A jeszcze raz. Poprosisz mnie o zwolnienie z WF-u. O, właśnie na poniedziałek. Synek, złap emocje w garść, je kontroluj, rozumiesz? I pokerowa twarz. Poker face. Poker face. Synek, po prostu ja cię proszę, nie zesraj się, dobrze? Luźny bądź, naturalny. Dobra. Chodź ty, ciulu. Pan Listono! Dzień dobry, panie Kowalski. A dzień dobry, dzień dobry. Coś długo pan nie otwierał. A, bo z synem prysznic braliśmy. Po. On chyba tego nie lubi. Znaczy się, on brał, a ja się przyglądałem. W staniku. Skąd ten stanik? Widzę, że pan zapytuje. Otóż stanik to po zostałość po naszej tragicznie zmarłej babci. A. Babcia nie żyje? Nie żyje, bo umarła. Wiesz, synku, nie chciałem ci nic mówić, bo nie chciałem ci popsuć niespodzianki. A także ten, a babcie po prostu pociąg bizdnął. Wystawiła, nie wiem, co się jej strzeliło, chciała zobaczyć, czy tory są zimne i zdjęła pończochę, nie wiem, paznokciem przyczepiła, wyrywała tą nogę, nagle pendolino poszło i... Panie Kowalski, no strasznie głupia sprawa, ale ja u niej rano byłem. Tak. Ale ten pociąg miał opóźnienie. Nagle świst, nagle gwizd. Koła w ruch, babka w puch. Panie, taki pęd był, taki cuk, że spod kół tylko... Stanik wyleciał. Łupnie coś w drzwi balkonu. Cholera, co się dzieje? Otwieram balkon, patrzę. Stanik leży. Mówię, skąd ten stanik na mej terakocie mej? Patrzę, oglądam, podnoszę, bujam. Na szczęście podpisany.
haftowane. Babcia! Bingo! Cyckonosz babci. Wołam syna. Żeśmy ten cyckonosz na głowę założyli. Odkręciłem prysznic jako deszcz, symbolika łez, katarzysu egzystencjalnych przeżyć chromatomatycznych. Pod ten prysznic i... Tańczymy labado, labado, labado. Bo to nie jest mój biologiczny ojciec. Ej, Kowalski. Ojejku, ja przepraszam, ja wszystko... Panie Kowalski. Ja chciałem płacić, ale... Gazetkę z Lidla panu przyniosłem. Ja błazna się robię. O, ojciec, kefir po złoty 50. Oj, telewizory w promocji. Może byśmy sobie taki kupili, bo przecież ten nasz stary to nie istnieje. No. O, mam jeszcze coś dla syna. Dla mnie? Zamawiałeś coś? Jest, nowiuszki pilot do telewizora. No nareszcie, ojciec, 2 tygodnie z Chin idzie. W końcu nie trzeba będzie jak idiota chodzić, żeby sobie kanał zmienić. W stojaku! Pieprzone gimnazjum! Coś ty zrobił. Jeszcze się stojak zepsuł. Coś ty zrobił. Przecież są paczkomaty, ty debilu. Uratuj tatusia. Uratuj. W stole nic nie ma. Nie! Yeah! Wow, świetne! Panie Kowalski, 12 tysięcy kary przyjdzie, jak to pan wcześniej wspominał? Po pocztą. Tańczymy labado, labado, labado. Jak mogłeś? Jak mogłeś? Abba. Mogłeś. Przepraszam, tato. Przepraszam. No ale skąd wiedział? Bo mu powiedziałeś. Bo mnie podszedł. Wydałeś mnie jak Judasz. Jak kto? Judasz. A co on śpiewał? Matko. Przypomnij mi, żebym cię jutro wydziedziczył. No i świetnie. Przynajmniej wejdę w dorosłe życie bez długów za abonament.